Kasia napisała wspaniały tekst i to jest coś, myślę, co gdzieś też dotyka tego, jak żeśmy się spotkali, bo to jest piosenka, która mówi o tym, jak odnaleźć siebie i też jak łatwo się zatracić w tym, co się teraz dzieje dookoła, jak łatwo jest sięgać po szkło, po różne używki po to, żeby zmienić swój stan świadomości, ale to nie daje nam szczęścia, to nie daje nam nadziei, to nie daje nam prawdy o nas samych, to daje nam jakieś złudzenia. A ta piosenka jest o tym, że te złudzenia to nie jest istota naszego istnienia. Chodzi o to, żeby gdzieś odnaleźć samego siebie i o tym to jest. Przemek Sadowski ujął nas swoją niesamowitą pogodą ducha i taką wielką inteligencją emocjonalną. Ta noc i poranek taki słowno-muzyczny, który spędziliśmy razem, to były takie bardzo magiczne chwile i jego interpretacje utworów, na przykład Dobranoc, już czas na sen z repertuaru Kabaretu Starszych Panów, no bardzo, bardzo mnie ujęło, doprowadziło mnie do łez wzruszenia i pomyślałam sobie razem z Maćkiem, że tylko ten aksamitny głos może tutaj wzbogacić i spowodować, że te emocje, o które chodzi w tej piosence, zostaną prawidłowo przekazane dalej. Ta płyta jest dla mnie spełnieniem tego, co do tej pory z Kasią robiliśmy i robimy, a przede wszystkim rozpoczęciem nowego etapu, jakim jest tworzenie własnego materiału. No jest wszystkim. Do siebie wróć, będzie ci wstyd jak nigdy, lecz do siebie wróć, potem opowiesz mi, jak dobrze jest znów sobą być.